I witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo moja buła kończy 24 lata. 26. 26? No. Boże, ty już stara jesteś. Kochanie, wiesz, co cię dzisiaj czeka? Nie mam pojęcia. No ty coś zaplanowałeś. Także dzisiaj, z okazji twoich 26 urodzin, swoją drogą jeszcze raz wszystkim najlepszego. Dziękuję. Spełnię 26 twoich życzeń. Ty gadasz, 26 moich życzeń! 26 życzeń, masz na to calutki dzień, no i zobaczymy ile zdążysz. Jezu, ale to wszystko tak jakby spełnisz? No wiesz, bez przesady, tak? No. Ale większość życzeń tak. Dobra. No słucham, jakie jest twoje pierwsze życzenie? Co ty robisz? A więc, ja będę sobie tutaj czekać, a ty załatwisz mi śniadanie do łóżka i to nie byle jakie, bo ma być kawa ze Starbucksa i moje ulubione croissanty z mojej piekarni. Do tego kwiaty i balony urodzinowe. Czy to już jest 5 życzeń? Mam ich 26, kupię, więc będę sobie szastać. I serio mam jechać specjalnie do Starbucksa po jedną kawę? Mhm. Boże, po co ja się na to zgodziłem? Ty to sam wymyśliłeś, halo! Też prawda. Moi drodzy, ja już się zebrałem i jedziemy. Jedziemy. Hejka! Marlena, powiedz mi, co ty tu robisz? Miałaś czekać i odpoczywać i czekać na mnie w domu w łóżku. Tak, ale ja chcę, żebyś mi wybrał ładne balony, więc będę ci towarzyszyć, będę kontrolować. A zresztą, co mam siedzieć w domu pod łóżkiem, mam urodziny, tak? Odpalaj auto, muzę, jedziemy, impreza. Kolejne życzenie, bo Kuba nie chce puścić mi Britney Spears i ze mną śpiewać, więc kolejne życzenie, śpiewamy Britney Spears. Jaką piosenkę? Upside Did It Again. Nie, ja się nie zgadzam, nie! Dobra, to co, najpierw do piekarni czy po baloniki? Możemy iść najpierw do piekarni, bo tam się szybko wszystko wyprzedaje, więc... No, już może czegoś nie być. Dokładnie. Na co masz ochotę? Bo wybór jest duży. Na croissanta? Dziękuję. 50. To musi być. Będzie pięknie. Co takie chciałeś właśnie? Jej! Masz? Balony! Żebyś nie odleciała. Ładny! Piękne! Wejdą! Dasz radę! Sama chciałaś kiedy balonów. O, co więcej! Dopychaj! Dobra, da radę? Da radę czy nie da rady? Yeah! W sumie, słuchajcie, jak teraz o tym myślę, to ja mogłam się z chłopem dzwonić na kamerze i powiedzieć mu, które chcę. Ale miło mi, że ze mną pojechałaś. Cieszę tak? się, że mam towarzystwo. No to dobrze. To ty tu, baby, teraz czekaj. Mm-hmm. Ja kupię kwiaty i przynajmniej one będą niespodzianką, dobra, tak? Nie podglądaj, jak będę szedł. Dobra. Okay. To jest w ogóle jedna z naszych ulubionych kwieciarni w Chorzowie. Polecamy bardzo. Szybkie przeniesienie do Libero. Idziemy po kawę dla Marleny. Dziękuję bardzo, do widzenia. Słuchajcie, kawka czek. To teraz wracamy szybko do Marleny i działamy dalej. Teraz mi wszystko przygotuj, a ja lecę pod kuderkę. Kurczę, pieczone, ale odwaliłem. Pięknie. Widziałaś to? No a czemu taki mały kwiatuszek? Miały być kwiaty. Bo to jest do śniadania. Kwiaty będą później. Dobra. No, powinnaś docenić takiego samego kwiatka, ci dałam na pierwszej randce, ty. Właśnie miałam to powiedzieć, tylko był taki kremowy, nie? To jest taki nie wiem, myślę, że taki był właśnie. Piękny. Te balony. Yeah. Rozjechane trochę, ale to się ułoży na spokojnie. Kawusia ze Starbucksa to jest to... O, ja jeszcze mi kubek Starbucksowy przelał. No specjalnie i nawet ci dołożyłem śliweczki za takie rzeczy. I teraz teścik mojego ulubionego croissant. Ale chrupnięcie. Pyszne. Oh yeah. To właśnie takie śniadanie sobie wyobraziłaś na urodziny? Tak, dokładnie tak. No to klasa. Pojedzone? Tak. No to tak. Super. Tutaj teraz spełniam twoje poprzednie życzenie. Piękne! Cudowne, co? Boże. Zobacz, ta różowa gazeta pod kolor kwiatów. Cudne! No, pani ci ładnie dobrała. Dziękuję. Dobra, moim kolejnym życzeniem jest, żebyś pojechał odebrać mi tort urodzinowy, który sobie zamówiłam. Wiedziałem. Daleko? No, kawałek. No dobra, jadę. Widzicie, tort już jest ze mną, także bierzemy go do Marleny. Mam już twój tort. A co ty tutaj robisz? Przygotowywuję, bo moim kolejnym życzeniem jest sesja zdjęciowa. Urodzinowa? Tak. No dobra, to czekaj. Ja. Ej, ale jestem ciekawa go naprawdę, jak będzie się prezentował. Ja też. Można tutaj trochę podejrzeć, ale tak, chyba nie widać. Zamówiłam taki pinterestowy. Pani dorzuciła świeczuchę. O. Jejku. Jeszcze dostałaś jakieś ciasteczka, niespodziankę. Boże, ale cute, dobra. Także mega miło. No tak. 26, nie 24, zapomniałem. Chamie, pomagaj mi tu. Nie, to już można... Tak? Na pewno? Ci spadnie. Parole. Pięknie. Ale to jest najpiękniejszy tort, jaki miałam.
Zostaw! Z tą marmolatką? Dosyć! Nie ma róży na szyję. Róża na szyję miała być dopełnieniem całego stroju. Jak ja teraz w tym sieci to znajdę? No, nie mam pojęcia. Jak ona wygląda? To jest taka jak ta sukienka biała. A, coś takiego, tak? A jakie jest wielkości? No taka! Ale to nawet... Merda, tam są twoje majtki. Nie pachnie tak chyba! Słyszeć. Dziękuję bardzo za życzenia. My dalej przygotowujemy się do zdjęcia. Scenaria już jest gotowa. Marlena się tutaj zbiera. Taka jest księżniczka. Tak, tak. O, tu dzwoni. Kolejne życzenia. No, a tak wygląda sceneria. Bardzo ładnie. Oczywiście na zdjęciu będzie jeszcze ładniej wyglądać. Właśnie babcia Marleny dzwoni z życzeniami. Bardzo mi miło. No, dzięki. Dzięki, babcia. Marlena sprawdza, czy zdjęcie się nadają. Chyba nie jest zadowolona. Także sesja zdjęciowa i tort urodzinowy zaliczone. Szybko ci mało schodzą te życzenia. Za mało życzeń! A, jeszcze czego. Mów co dalej. Tak. Dobra, słuchajcie, moim 8. życzeniem będzie... Shopping! Nie, ale słuchajcie, no prawda jest taka, że spodziewałem się od początku takiego życzenia. Zabierz mnie. Dobrze, że mam limity na karcie. Jakie limity na karcie? Co ty gadasz do mnie? No wiesz, musiałem się zabezpieczyć, żebyś za dużo nie wydała przypadkiem dzisiaj, nie? Jesteś ham. Jak kiedyś? Na mnie Żydzisz? Kolejne życzenie, oddaj mi te buty. Marlena, ale to jest mój rozmiar przecież. No, no i co mnie to interesuje? Ja je kolekcjonuję, uwielbiam. Życzenie nie. To życzenie. Nie, takie życzenie spełniamy. To są, ja też uwielbiam te buty. Nie, oddaj! Nie. Kolejne życzenie, przynieś mi tu kocyk. Ale po co? Kocyk, życzenie. No, szybciej. Ty jeszcze czego? Kocyk! Oh yeah, spodobało mi się jak jechaliśmy w Alpy. Uwaga. O tak, księżniczka pasażera! Podejrzewam, że przyjechaliśmy tutaj po prezent. Tak, więc pierwsze życzenie, pierwszy prezent, perfumy. Skończyły mi się, więc chcę perfumy. Już widzę, jak to się zaczyna. Pierwszy prezent, perfumy. To no co, pierwsze życzenie, chubi, mam 26 życzeń, co ty to? Matko, ja tu zbankrutuję dzisiaj. Typura. Z tym miałeś takie? No, skończyły mi się. Serio? Tak. Nawet nie zauważyłem. No, one ładnie pachną. No. Dzisiaj, bo ja Chanel też zawsze chciałam mieć. Chanel, Dior, tragedia. A finalnie padnie na Chloe, co? Tak, nie miałam ich i bardzo ładny zapach jest. No, mi też się podoba. Kolejne życzenie, kolejny prezent, olejek do włosów z kultowej firmy Gizeu. Czytałam o nim dobre opinie, także muszę go wypróbować na moje włosie. Szalejesz, babo. No ja. Ale wierzę ci, że jest dobry. Cena mówi sama za siebie. 185 zł. Ja. Idziemy już do kasy? Ale w sumie brakuje mi fajnego szamponu. Ja pierdolę. Ale na sensie pani coś powiedziała, że na produkty pielęgnacji jest 20% rabatu, ale chyba konkretnej marki. Czyli nie na tą markę? Nie wiem. Dobra, zdecydowałam się na szampon z K18. Jakby ja nim myję co drugie mycie, więc to jest opłacalny biznes. Moje szampony kosztują 30 zł. Jeden? 165. Oh, happy? Tak, dziękuję. No nie ma za co. Wydałem prawie 1000 zł, słuchajcie. Ale pani nas zna tutaj. Tak, i dostałem dużo gratis. Zobaczcie, co Kub dostał. Portfel z Barbery. Serio? Tak, Barbery portfel. Co to było? I dostałeś jeszcze zapach z Givenchy. Givenchy? Givenchy. I dostałeś jeszcze Euphoria Calvin Klein Lotion. Powiem tak, no powodzi. No wiesz, jak się jest przystojnym, to jest łatwiej, nie? Chyba jak się jest znanym, bo nas pani zna. Pozdrawiamy! Tak. No wiem, że chcesz, no. Nie, to, ale ja nie chcę się naciągać, nie chcę się naciągać. Oj, nie udawaj. Nie udawaj. To co, ostatni prezent? No dobra, ostatni prezent, no. Mam czwarty prezent, słuchajcie. Ale wiesz co, nie będę narzekał, bo to trochę też prezent dla mnie, więc jakby... Co dla ciebie? To jest top na plażę. Ale wyglądasz w nim świetnie. Dziękuję. A co ty dumasz? Pączuj na osłodę, bo tyle dzisiaj na ciebie wydałem, kobieto, no. To jest gryza? Nie, ale mam kolejne życzenie. Zabierz mnie na rurkę z krebem do Parku Śląskiego. Serio? Tak. No dobra. Tak, to mi przyniósł? Ja mi się zgłosiłem. Tak? Ale wiesz, jak tam jest fajnie? Tam są koferki, bubble tea. No w parku jesteśmy, słuchajcie. Także ja wiedziałam, gdzie się zabrać. Serwetek nie wziąłem. Dobra, dawaj. Nie tak róż. Konsumuj swoje życzenie. Jak ją chciałaś? O, tak. Na tym vlogu jest dużo jedzenia, Marlena. No bo to jest moje marzenie. To jest... Największymi życzeniami Marleny jest jedzenie w jej urodziny. A tu był Kuba. Uuu, a zobacz to, babo. Co? To jest 2-litrowy motocykl. 2 litry silnik, Marlena. Triumf. Aha.
Może takiego powinienem? Nie, to nie jest twoje urodziny i nie twoje życzenie. A szkoda. Godzinka 17.57, czas na kolejne życzenie. Dzień się jeszcze nie skończył. Kuba zrobi mi. Co mi zrobisz? Marlena sobie zażyczyła krewetki w sosie pomidorowym, zapiekane z serkami feta, papryką i do tego podejrzewam bagietka czosnkowa. Nie bagietka czosnkowa, tylko chlebek na czosnku, smażony na patelni. Taka drobna zmiana. Tak, także to jest przepyszne, Kubie to idealnie wychodzi, także idziemy po składniki. Wy jeszcze tego nie czujecie, ale ja to czuję. To pani życzenie numer... Nie wiem, musimy sprawdzić. Nie wiadomo ile, ale czekaj, nie przyszło. Bułeczki jeszcze, czosnkowe. Ręcznie wysmażane, oczywiście. Yes. Teścik. Ojejku, to jest tak dobre. Kocham cię. Marlena się zajada z tyłu, a ja wam tylko powiem, że to jest przepis, który odkryłem, będąc na Korfu na Krecie. Na Krecie. Na wakacjach i zamówiłem to w knajpeczce. Tam to było w ogóle... I do tego piłem barcelońskie piwko. I po prostu nad wodą fale się obijały, ja jadłem te pyszności w ciepełku. Ale twoje, kochanie, jest lepsze. O, słodziak. I jak babę? Pojadła? Tak, bardzo, dziękuję. No to jakie jest twoje następne życzenie? Teraz chciałabym, byś obejrzał ze mną plotkarę. Babo, przecież ty jesteś po pierwsze na ostatnim sezonie, a po drugie ja nie widziałem ani jednego odcinka. Proszę. Ja nie chcę! Nie udawało. No ale ty żeś mi na ostatni sezon mnie zaprosiłaś. Trzeba było mi od początku wziąć. No, było oglądać. No. Nie wiedziałem. Ty mi powiedz, jakie jest twoje kolejne życzenie, bo już za niedługo północ. Wiem, i ogólnie już mi się chce spać, ale wykorzystam jeszcze to i ostatnie, jedno z ostatnich, bo jeszcze mam kilka. Jedno z ostatnich życzeń to zrobienie mi kąpieli z świecami. O, cień. A będę mógł dołączyć? Nie, mamy wannę o jednoosobową. Możesz otworzyć, babo. Ja? Tak, i przygotowałeś? Uczyłem się od mistrzyni. Dobra, to wskakuję. No wskakuj, to ja wychodzę. No i moi drodzy, my już w łóżeczku i uwaga, została minuta do północy. Także moi drodzy, najwyższy czas na ostatnie życzenie Marleny. A więc, kochani, nie wykorzystałam wszystkich 26 życzeń. Dokładnie nie wiem, ile mi zostało. I chciałabym zebrać te wszystkie, które mi zostały, w jedno porządne życzenie, takie konkretne. Jest nim, uwaga, uwaga, zabranie mnie na Malediwy. Proszę. No dobra.